zbieramy jagódki, jagody lub jak to niektórzy nazywają w niektórych regionach, borówki leśne. Mamy tu piękne miejsce, pełne jagódek. Bardzo ładny dzień. No i szukamy naszych jagód leśnych, które są bardzo apetyczne. Można z nich zrobić pierożki jagodowe, bułeczki, jagodzianki. Zbierała je kiedyś moja babcia, moja prababcia. Są bardzo zdrowe i bardzo pożyteczne. Także ja mam tu taki nieduży słoiczek i już troszeczkę tych jagódek nazbierałam. Zbiera się je powoli. To ma być przyjemne, relaksujące zadanie i wykorzystamy nasze jagódki w kuchni, jak również w celach leczniczych. Także szukamy jagódek, takich, które będą w ekologicznym miejscu, w miejscu, w którym możemy sobie się zrelaksować, odpocząć. I drodzy Państwo, to jest jeden z owoców, który właściwie warto i powinno się włączyć do naszej codziennej diety, dlatego że są smaczne, jak również są zdrowe, hamują biegunki, pomagają w leczeniu naszych zatruć pokarmowych, także możemy jagódki sobie ususzyć i też używać do naszych herbatek, które sobie robimy w domku. Ponieważ one mają również właściwości zmniejszające stężenie cukru we krwi, tak więc są również korzystne dla osób, które mają cukrzycę. Oprócz tego są bardzo dobre, działają bardzo dobrze na nasze oczy. A o oczy, drodzy Państwo, należy dbać całe życie, bo są nam bardzo potrzebne. Także zbieramy jagódeczki, zrywamy z krzaka i będziemy je wykorzystywać kulinarnie, jak również w celach zdrowotnych. Są to przepiękne owoce, smaczne, można je od razu sobie zjadać, a przy okazji wsłuchać się w przyrodę, relaksować się i myśleć, co my z nich zrobimy. Jagódki w miejscach ekologicznych. Drodzy Państwo, które sobie wyszukamy w malowniczych miejscach, nie są opryskiwane jakąś tam chemią, aby zwiększyć produkcję, tylko po prostu rosną w zgodzie z naturą i z przyrodą, która nas otacza. Dlatego to nie jest istotne, że one na przykład są mniejsze. Ważne jest to, że one są zdrowe. I samo zbieranie sprawia nam przyjemność,
relaksuje nas po całym tygodniu pracy na przykład. Mamy w domu swoje lekarstwo w postaci borówek, które zjedzone obniżą nam cholesterol. Dużo ludzi teraz ma problemy z cholesterolem. Także o, tu jest taki piękny krzak, pełen boróweczek. O, muszę Państwu to pokazać. Wyglądają apetycznie. I zbieramy dalej. Chyba zrobimy z nich pierożki.